Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji, która, proszę Państwa, jest poświęcona tak naprawdę informacji dotyczącej COVID-19, czyli tych spraw bieżących, które na dzień dzisiejszy mamy i to, co ewentualnie może być, to, co może być przed nami w najbliższych tygodniach i miesiącach. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam wszystkie osoby, które dzisiaj uczestniczą w tej konferencji. Witam pana Michała Czechowicza, członka zarządu powiatu tomaszowskiego. Pan Michał Czechowicz jest odpowiedzialny za służbę zdrowia, za Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ale tak naprawdę ogólnie rzecz biorąc za to wszystko, co związane jest ze zdrowiem w ramach naszego powiatu. Także bardzo serdecznie go witam. Witam prezesa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pana doktora Wiesława Chudzika, który przybył tutaj z panią doktor Ewą Borkowską. Witamy bardzo serdecznie. Witam panią Iwonę Sarwa, dyrektora Tomaszowskiego Sanepidu. Witam równie gorąco służby mundurowe i tutaj witam pana komendanta Krzysztofa Iskierkę, komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Witam zastępcę komendanta powiatowej naszej policji, pana Wojciecha Tatara. I witam przedstawiciela 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, pana kapitana Adama Bielawskiego. Bardzo serdecznie witam. Na początku głos chciałbym oddać panu Michałowi Czechowiczowi. Bardzo proszę. Dziękuję, panie starosto. Dzień dobry. Szanowni państwo, w województwie łódzkim decyzją pana wojewody łódzkiego Tomasza Bocheńskiego na tą chwilę mamy przygotowanych 1500 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Również Tomaszowskie Centrum Zdrowia po raz kolejny zostało w stan podwyższonej gotowości. Jesteśmy jednym z 16 szpitali, które takie łóżka ma zapewniać. W naszym szpitalu jest to ponad 130 łóżek na kilku oddziałach. O szczegółach, o sposobie funkcjonowania teraz tej podwyższonej gotowości powie zarówno pan prezes Wiesław Chudzik, jak i pani ordynator Ewa Borkowska. Natomiast tylko przybliżę, 130 łóżek na kilku oddziałach. Oczywiście główny tym oddziałem jest oddział obserwacyjno-zakaźny. Dodatkowo dochodzi do tego oddział neurologiczny, oddział internistyczny i oddział laryngologiczny. Więc jakby sytuacja troszeczkę powtarza się z poprzednich miesięcy, że część naszego szpitala została przeznaczona tylko i wyłącznie pod funkcjonowanie w związku z pandemią COVID-19. Na tą chwilę, szanowni państwo, sytuacja, mam nadzieję, no jest oczywiście wszystko podwyższone, te wyniki, natomiast jest stabilna, o tym powie, myślę, pani dyrektor Iwona Sarwa. Natomiast my jako powiat, nasze służby czuwamy nad tym, spotykamy się cyklicznie, tak więc jeżeli będzie jakakolwiek potrzeba, będziemy Państwa na bieżąco informować o całej tej sytuacji, oby ona się nie rozwijała, by była stabilna jak najdłużej, tak żebyśmy byli jak najdłużej tutaj w naszym powiecie, jak i na terenie całej Polski w zdrowiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu Michałowi Czechowiczowi, a teraz proszę o zabranie głosu panią Iwonę Sarwę, dyrektora Sanepidu. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa. Ja może króciutko po prostu przypomnę, jakie mamy przepisy przy zwalczaniu pandemii SARS-CoV-2. Chciałam przypomnieć, że cały czas obowiązuje kwarantanna wymazowa, co znaczy, że jeżeli lekarz skieruje nas na wymaz w kierunku SARS-CoV-2, to pamiętajmy, że przechodzimy od razu na kwarantannę, która będzie trwała 10 dni. Jeżeli się wymarzymy i wynik będzie ujemny, ta kwarantanna od razu będzie skrócona. Natomiast jeżeli będzie wynik pozytywny, wtedy ta osoba przychodzi na izolację, która trwa cały czas, tak jak i do tej pory, 10 dni. Następnie pracownik inspekcji sanitarnej będzie dzwonił do takiej pozytywnej osoby, będzie pytał o kontakty, jakie dana osoba miała ewentualnie w pracy, przy jakichś na przykład uroczystościach rodzinnych. I osoby z kontaktu, pamiętajmy, idą na kwarantannę 10-dniową,
która jest liczona dzień po kontakcie. Natomiast osoby, które zamieszkują z osobą pozytywną, idą na taką kwarantannę, która trwa 17 dni. Teraz troszeczkę się zmieniło, bo ta kwarantanna może ulec dla mieszkańca skróceniu, jeżeli wykona się wymaz w 11 dobie. Czyli jeżeli komuś się kończy izolacja 15, 16 domownik może iść na wymaz i jeżeli wyjdzie ujemny, będzie miał skróconą kwarantannę o te 7 dni. No jeżeli wyjdzie dodatni, no to niestety idzie na izolację. Chciałam zaznaczyć, że analizując zachorowania, na pewno jest ich dużo w tym okresie teraz. Natomiast porównując do zeszłego roku, mieliśmy tych zachorowań, przynajmniej w powiecie tomaszowskim, w miesiącu październiku ponad 800, natomiast w tym roku było ich ponad 200, więc troszeczkę ta liczba jest mniejsza, a spowodowane jest to na pewno tym, pamiętajmy, że musimy się szczepić, czyli szczepmy się, przestrzegamy przepisów, czyli nośmy maseczki, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej i zachowajmy dystans. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor Iwonie Sarwie. Zapraszam teraz do zabrania głosu prezesa Tomaszewskiego Centrum Zdrowia, pana doktora Wiesława Chudzika. Bardzo proszę. Panie starosto, pani dyrektor, szanowni państwo. Tomaszewskie Centrum Zdrowia w okresie pandemii jest właściwie gotowe cały czas do przyjmowania chorych zakażonych, chorych na COVID-19. Obecnie zgodnie z decyzją wojewody mamy, tak jak już było powiedziane, postawionych w stan gotowości 130 łóżek, w tym jest 8 łóżek intensywnej terapii. Jeśli chodzi o obecną ilość chorych, którzy przebywają w Tomaszewskim Centrum Zdrowia, to w tej chwili mamy 95 chorych i muszę powiedzieć, że od kilku dni ten stan nie uległ zmianie i to się bardzo cieszymy. Być może, że częściowo przynajmniej w naszym powiecie ta fala troszkę wyhamowała, ale trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ponieważ według doniesień naukowców, według doniesień pana ministra, to apogeum i szczyt zachorowań powinien być pod koniec listopada. Dlatego też, tak jak było powiedziane, już tutaj wojewoda zwiększył ilość miejsc na terenie naszego województwa i jest w tej chwili dostateczna ta ilość miejsc przygotowana do leczenia tych chorych. Stan tych chorych jest różny, natomiast trzeba powiedzieć, że osoby, które były niezaszczepione, dużo gorzej przechodzą to zakażenie i w tej chwili mamy w sumie 6 osób pod intensywną terapią. Mamy 3 osoby pod respiratorami i 3 osoby pod high flow, czyli aparatami szybkiego przepływu tlenu. I tak jak już tutaj pani dyrektor zaznaczyła, że no warunkiem są przestrzegania pewnych zasad, noszenie w tych miejscach publicznych nawet maseczek, to jest bardzo konieczne, ale najważniejsze są szczepienia. Jeśli chodzi o szczepienia, na przykład dane, u nas nie mamy takich dokładnych danych, ale na przykład z Wielkiej Brytanii, gdzie na 52 tysiące zgonów było tylko około 300 zgonów osób, które były zaszczepione i to właściwie były osoby powyżej 80 roku życia. Dlatego też w tej chwili, kiedy jeszcze nie mamy jeszcze leku, to te zasady, które były tutaj przedstawione, oraz szczepienia, które są najważniejsze, właściwie jedynym lekiem skutecznym, to one na pierwszy plan wchodzą i wydaje mi się, że w ten sposób możemy znaczną część tych osób, które zostały zakażone, uratować. Jak długo to będzie trwało, trudno jednoznacznie powiedzieć, czy te miesiące zimowe, które się już niedługo i jesienne, które są, czy nie będą właśnie tym, gdzie tych zakażeń będzie więcej. Ale miejmy nadzieję, byśmy dobrej myśli, że jeśli będziemy przestrzegać tych zasad, które tutaj zostały przedstawione, to być może tych zachorowań tak dużo nie będzie. Po drugie, chciałem powiedzieć, że w Tomaszewskim Centrum Zdrowia
cały czas istnieje punkt populacyjny szczepień. Szczepimy zarówno osoby po raz pierwszy, a teraz szczepimy szczególnie, dosyć dużo osób zgłasza się na trzecią dawkę. I tutaj bym szczególnie apelował do osób starszych, aby tą trzecią dawkę przyjmowały, ponieważ wiadomo, że po kilku miesiącach, a zgodnie z wytycznymi po 6 miesiącach, ta ilość przeciwciał znacznie spada i w związku z tym ta odporność jest mniejsza. Dlatego też szczepmy się, a tak jak powiedziałem, te warunki jesienno-zimowe sprzyjają rozwojowi wirusa. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu prezesowi Wiesławowi Chudzikowi. A teraz zapraszam do zabrania głosu panią dr Ewę Borkowską. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Witam wszystkich. Ja pracuję na oddziale obserwacyjno-zakaźnym i będę tutaj szczerze apelowała przede wszystkim do państwa o to, abyście zaczęli się szczepić w większej ilości. Ponieważ jak to już pan prezes właściwie wcześniej przedstawił, problem zachorowań. Zachorowania dotyczą przede wszystkim osób nieszczepionych. Obliczyliśmy to na tę chwilę, że mniej więcej 10-15% osób, które przebywają w naszym szpitalu, są to osoby zaszczepione, reszta to są osoby niezaszczepione. Rzeczywiście osoby, które zostały zaszczepione zwykle i zachorowały, są to osoby, które były zaszczepione co najmniej 6 miesięcy temu i nie zdążyły przyjąć trzeciej szczepionki. Nie mieliśmy dotąd, przynajmniej nie słyszałam o takim przypadku w innych oddziałach, a u nas na pewno go nie było, osoby, która była już po raz trzeci zaszczepiona i trafiła z rozpoznanym COVID-em. O tyle to jest ważne, że przebieg zachorowań w tej fali jest niezwykle ciężki. Mamy do czynienia z ciężkimi niewydolnościami oddechowymi. Większość osób to są osoby rzeczywiście w wieku powyżej 70-80 roku życia. W związku z tym rokowania też są zawsze bardzo, bardzo poważne. Jak pan prezes tu wspomniał, na terenie naszego szpitala przez cały czas działa punkt szczepień, do którego serdecznie zapraszamy we wszystkie dni robocze pomiędzy 9.30 a 16.30. Szczepimy dwoma szczepionkami, Pfizerem i Johnsonem, w zależności od potrzeby i od wskazań. Dostępny jest również lekarz w każdy z tych dni. Szczepione są również dzieci. Zauważyliśmy, nie mamy danych statystycznych na tę chwilę, ale uważamy, że jednak ilość zaszczepionych osób w wieku od 12 do 18 roku życia wydaje się naprawdę zbyt mała. Mówi się, może to jest tak bardzo już brzydkie stwierdzenie, ale że niestety szkoły szczególnie są ogniskami bardzo poważnymi roznoszenia właśnie COVID-u. Wszyscy o tym wiemy. Nie na darmo w różnych krajach w tej chwili zaleca się kolejne restrykcyjne zasady związane z brakiem wpuszczania do restauracji czy do różnych miejsc publicznych osób, które nie mają aktualnego certyfikatu. Kolejnym po Włoszech, po Francji jest Austria i wydaje się, że być może jakiś tego typu bodziec spowodowałby również, żeby te szczepienia zaistniały w większym odsetku. Wiemy już, że żeby odporność populacyjna była dostateczna, musielibyśmy osiągnąć ten pułap w okolicy 80% minimum, a w tej chwili jest to niewiele ponad 50%. I taki sam procent utrzymuje się wśród różnych grup, które wydaje nam się, że powinny być zdecydowanie lepiej wyszczepione, takie grupy jak grupy nauczycieli przede wszystkim, ze względu właśnie na ten kontakt z młodzieżą i młodzieży, później również z dorosłymi. Dla przykładu Włosi mają praktycznie 100% wynik, jeżeli chodzi o wyszczepialność
właśnie wśród nauczycieli, co jest na pewno bardzo pozytywnym wynikiem. Obserwują Włosi właśnie, bo oni myślę, że mają największy materiał, na którym mogą pracować i statystyki, które się w tej chwili ukazują, że dzięki dobrej wyszczepialności i wszystkim zasadom, które wprowadzili, na tę chwilę mają dużo zachorowań, bo ta fala dotyczy praktycznie całego świata. Natomiast ilość koniecznych hospitalizacji, koniecznych i oprócz tego ciężkich przebiegów związanych ze zgonami jest minimum pięciokrotnie mniejsza. No więc jest to na pewno znakomity wynik. Nie ma co liczyć na to, że się pojawią leki, chociaż wiemy, że takie na horyzoncie rzeczywiście są i już nawet zaakceptowane przez Wielką Brytanię. Leki, które są lekami przeciwwirusowymi, wyprodukowanymi przez firmę Merck i przez firmę Pfizera. I niebawem się na pewno będą dostępne również u nas, ale są to leki, które będzie można stosować ambulatoryjnie do momentu, kiedy nie będzie wskazań do hospitalizacji. Więc obarczenie znowu ilość osób chorych, które obciążają oddziały szpitalne, w tym momencie jakoś istotnie prawdopodobnie się nie zmniejszy, ponieważ leki te będzie można stosować jedynie na początku infekcji, będą skuteczne na początku. Są to typowe leki przeciwwirusowe, podobnie działające jak na przykład acyklowir, czy znany Heviran, Zovirax, tak w przypadku ospy wiecznej, że ich działanie ma sens i jest skuteczne w momencie zastosowania w ciągu 1 do 3-4 dni najdalej od momentu zakażenia, co jest bardzo trudne do po prostu do wyłapania. Szczepienia są o tyle ważne, a właściwie najważniejsze, jak to już pan prezes również wspomniał, można nazwać je niezwykle skutecznym lekiem, który zapobiega zakażeniu i jest istotny w przerwaniu tak zwanego łańcucha epidemiologicznego. W zasadzie nie mamy w tym momencie jakiegoś bardzo dobrego narzędzia, żeby zmienić ilości osób zakażonych. Nie za bardzo się stosujemy do tej drugiej części łańcucha epidemiologicznego, jakim jest przenoszenie zakażenia, sposób drogi przenoszenia zakażenia, ponieważ nie stosujemy się do zasady noszenia maseczek w miejscach publicznych i w miejscach zgromadzeń. Czasami jest to wręcz niemożliwe. No właśnie wracam do szkoły, do dzieci, które właściwie nie jesteśmy w stanie upilnować ani dystansu, ani noszenia maseczek, ani dobrej dezynfekcji rąk. W związku z czym musimy położyć naprawdę nacisk i bardzo Państwa o to proszę na ten trzeci element, czyli na szczepienia, których używam już od właściwie 27 grudnia, za chwilę będzie już rok. Są naprawdę bezpieczne. Stosujemy je masowo, co jest dowodem dodatkowo na ich bezpieczeństwo i monitorujemy oczywiście, jeżeli się zdarzą jakieś odczyny niepożądane poszczepienne, ale nie są to odczyny, które zagrażają życiu. Natomiast przypominająca dawka trzecia jest niezwykle ważna, ponieważ te schematy szczepień są opracowywane właściwie na bieżąco. Badana nasza odporność i to, że od początku nie było zaplanowanego trzeciego szczepienia, to wynika właśnie z braku tych obserwacji. W tej chwili na podstawie badań i na podstawie badań odporności, jaką uzyskujemy po dwóch szczepieniach, doszli do wniosku naukowcy, że ta trzecia szczepionka, podobnie jak na przykład przy szczepieniu na wirusowe zapalenie wątroby, że ten podstawowy schemat wynosi, to są właśnie te trzy szczepienia umożliwiające nie tylko utrwalenie tego poziomu przeciwciał, który powstał po tych dwóch pierwszych, ale i zdecydowane wydłużenie w czasie tej odporności. Także bardzo korzystnie działa ta trzecia szczepionka. Poza tym należy zwrócić uwagę w stosunku do osób, które mają obniżoną odporność, są to grupy osób, które przyjmują leki tak zwane immunosupresyjne, leczone są między innymi onkologicznie, które mają zaleconą trzecią dawkę już po miesiącu. Więc też
istnieją dowody na to, że ta odporność u takich osób zdecydowanie musi być wcześniej poprawiana i większą ilością dawek. W związku z tym prosimy bardzo o zgłaszanie się tych osób zdecydowanie wcześniej. Natomiast w grupach, gdzie nie istnieją zaburzenia odporności, żeby tego terminu 6-miesięcznego też istotnie nie przekraczać, bo jest on, jak obserwujemy w tej chwili po tych przyjęciach i po osobach, które niekiedy trafiają jednak do nas po szczepieniach, tej trzeciej dawki żadna z tych osób nie miała. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani dr Ewie Borkowskiej. Proszę Państwa, zapraszam jeszcze do zabrania głosu w imieniu służb mundurowych pana kapitana Adama Bielawskiego, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo proszę. Panie Starosto, Szanowni Państwo, w krótkich żołnierskich słowach chciałem zapewnić, że wszystkie służby mundurowe tej z terenu powiatu tomaszowskiego są w gotowości do działania. Niemniej jednak zachęcamy, apelujemy do tego, żeby się szczepić, dlatego że w ten sposób jesteśmy w stanie wygrać z wirusem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zapytam Państwa, czy są może jakieś pytania tutaj do zaproszonych gości? Jeśli nie ma, to bardzo serdecznie dziękuję tomaszowskim mediom, które po raz kolejny pojawiły się po to, żeby przekazywać ważne, istotne informacje dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, czyli mówiliśmy o tym wszystkim, co wiąże się z potencjalnym zagrożeniem zachorowania na COVID-19. Bardzo ważna, bardzo istotna jest profilaktyka, o tym mówiła pani dyrektor Iwona Sarwa, mówił pan prezes Wiesław Chudzik i pani dr Ewa Borkowska. Także proszę Państwa, bądźmy ostrożni, starajmy się, że tak powiem, skorzystać z tych wszystkich zaleceń, wskazówek, które tutaj Państwo w skrócie przekazali, tak aby tych zachorowań po prostu było jak najmniej. Dziękuję bardzo Państwu.